zakupił wyposażenie za 102 tysiące złotych oraz szpital wadowicki wyłożył 33 tysiące złotych. W innej farmie jest... wyciągnie od wojewody. Karetka niezwykle nowoczesna. Nowy pojazd, marki Mercedes, bardzo nowoczesny, 200-konny silnik, automatyczna skrzynia biegów, bardzo nowoczesny samochód, 32 km przejechane w tej chwili stan, żeby tutaj dojechać, ten samochód dojechał z fabryki. Więc myślę, że przez długie lata będzie służył w powiecie wadowickim. Cieszę się niezmiernie, że udało się ten przeprowadzić przetarg pozytywnie i że udało się taki najnowocześniejszy pojazd zakupić, bo były też inne opcje zakupu też tańszego pojazdu, ale zdecydowaliśmy się na coś, co będzie jak najtwardsze. 17 karetek, które zostało zakupione z pieniędzy zeszłego rocznego, a przekazywane jeszcze w tym roku. To nie koniec, bo kolejne karetki będziemy zakupywać, ale myśl nowego projektu o ratownictwie medycznym stawiamy na sprzęt medyczny, stawiamy na to, aby ratownicy medyczni mogli bardzo szybko dotrzeć do obywatela. Mówimy tu o dodatkowych punktach, gdzie będą stacjonowały karetki. One mają do 9 minut dotrzeć do każdego mieszkańca w rejonie położonym tu w Małopolsce. Pani premier też zakupiła karetki i sama w karetce nie lądowała. Więc to jest tak, że każdy może się, każdemu się może pozwolić. Na urządzenie, które kupiła też. Na urządzenie jechała akurat karetką ze Światowych Dniach Młodzieży. Tą nowoczesną karetką.